Małżeński tak był aktem wolnym i odpowiedzialnym oraz by przymierze małżeńskie miało solidne i trwałe podstawy ludzkie i chrześcijańskie. Najlepszym sposobem tego przygotowania pozostaje przykład i wychowanie przekazane przez rodziców i rodzinę. Duszpasterze i wspólnota chrześcijańska jako rodzina Boża odgrywają ogromną rolę w przekazywaniu ludzkich chrześcijańskich wartości małżeńskich i rodzinnych. I o tym bardziej, że w naszych czasach wielu młodych doświadcza rozbicia ognisk rodzinnych, które nie mogą już zapewnić im wystarczającego przygotowania do małżeństwa, tego takiego umocowania na tym fundamencie, ukazania pewnych zasad i racji tej wspólnoty. Młodzieży należy odpowiednio i w porę pouczać o godności miłości małżeńskiej, jej zadaniach, wypełnianiu ich przede wszystkim w samej rodzinie, aby w odpowiednim wieku pouczona o poszanowaniu czystości mogła przejść od uczciwego narzeczeństwa do małżeństwa. Bardzo dziękuję. To tyle, jeżeli chodzi o zgodę małżeńską. A kolejna katecheza. Małżeństwa mieszane i różnica religii. Który jednak daje nam takie podglebie, które umożliwia nam łapanie w nich i no jednak znajdując się w nim coś nieprzyjemność, no że śpiewamy trochę w tym momencie jak w innym świecie. Jednym z tych rozkładów jest też napisy na murach. Bardzo różne, jest tam parę haseł w rodzaju łapy czy zlaty. Ale też są jakieś rady do domu. I myślę, że w kontynuacji tego typu książki można znaleźć opowieści i historie o tym radości wzajemnej. I o tym, że ci ludzie no to też jest podejrzewam zadanie takiej publikacji, zadanie do tych, którzy pracują z migrantami i uchodźcami, żeby ich przygotować do tego, że nawet jeżeli z nim tak było, to jest to część kontrola przyjmującego, no to jest to wiele, ale też mogą wstąpić do końca życia, mogą stać jakieś może nienawiść czy coś takiego, ale to jest pokazuje historia Europy, że to jest inka, Thank you.
13:00 naszych słuchaczy zapraszamy na wieczorną modlitwę Kościoła Nieszpory. Korzystamy z tomu trzeciego. Hymn Niech śpiewa niebo z radością, psalmy i pieśni z prośby z tekstów wspólnych o apostołach w tomie trzecim na stronie 1454, natomiast w wydaniu w skróconym 1633. Antyfona do psalmów i pieśni, czytanie z listu do Efezjan, responsorium i antyfona do pieśni Maryi z Święta w tomie trzecim na stronie 1348, natomiast w wydaniu skróconym 1375. Pieśń Maryi z części stałych, strona 554, tom wersja skrócona 712. Modlitwa ze wspomnienia jak w jutrzni na stronie 1348, w wydaniu skróconym 1368. Zapraszamy. Witamy serdecznie. Kto będzie się z nami modlił? Janina. Boże, weź ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech śpiewa niebo z radością, a ziemia wiernemu odpowie i apostołów wysławia obrzędem pełnym wesela. O światła ziemi prawdziwe, co świat osądzać będziecie, pokornym sercem błagamy, przyjmij nasze modlitwy. Możecie słowem otworzyć lub zamknąć niebios podwoje. Zechciejcie nas wyswobodzić z ciążących więzów przewinę. Rozkazom waszym podlega wszelkie cierpienie i zdrowie. Uleczcie słabych z niemocy, cnotą wzrastać pomóżcie. A kiedy Chrystus powróci, by sądzić ludzkie sumienia, niech nas dopuściła sławie do społeczności zbawionych. Niech będzie Bóg uwielbiony na targ waszego świadectwa, bo z waszych ust Ewangelia wierzącym niebo otwiera. Amen. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, począł się smucić i odczuwać trwogę. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. I zalękniony wołał, każdy człowiek jest kłamcą. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezmę imienia Pana. Wypełniamy śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezmę imienia Pana. Wypełniamy śluby dla Pana przed całym Jego ludem. W dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie, Jeruzalem. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, począł się smucić i odczuwać trwogę. Jezus rzekł do nich, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Gdyby Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śpimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew. Lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezus rzekł do nich: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Król Herod zaczął prześladować Kościół. Kazał ściąć mieczem Jakuba, brata Jana. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, niezgrzeszeni przed Jego obliczem. W miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowień Twojej woli. Ku chwale Majestatu swej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, odpuszczenie grzechu, według bogactwa Jego łaski. Szczerze ją na nas wylał, w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swojego postanowienia, które przedtem z nim powziął, dla dokonania pełni czasu. Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako głowie, to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Król Herod zaczął prześladować Kościół. Kazał ściąć mieczem Jakuba, brata Jana. Jezus profecja. Chrystus ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary, pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Właściwie się nie patrzy na przykład zdjęcie dziewczyny chodzącej do biblioteki albo lekarzy badających pacjentów Gości wśród narodów chwały naszego Pana. Gości wśród narodów chwały naszego Pana. Zwiastujcie Jego cuda wszystkim ludziom. Małym naszego Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. Kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Wielbi dusza moja Pana i ratuje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie Twojej służebnicy, bo to powiem mocno, błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył wyśniące się zamysłami serc swoich. Trącił władców tronu, aby wyższył pokorny. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pozwie na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kto by między wami chciał się stać wielki,
niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Należymy do Kościoła, który jest budowlą opartą na fundamencie apostołów. Módlmy się do Boga Ojca Wszechmogącego za Jego lud święty i wołajmy: pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zmartwychwstały ukazał się najpierw apostołom. Sprawa, byśmy byli Jego świadkami aż po krańce ziemi. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby ubogim niósł dobrą nowinę. Daj, abyśmy przepowiadali Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ty posłałeś swego Syna, aby rozsiewał ziarno słowa. Dozwól, abyśmy pracowicie, siejąc to słowo, z radością zbierali jego owoce. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ty posłałeś swego Syna, aby przez krew pojednał świat z sobą. Daj, abyśmy wszyscy współpracowali w dziele pojednania. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ty umieściłeś swego Syna w niebie po Twojej prawicy. Dopuść zmarłych do szczęścia w Twoim Królestwie. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Módlmy się do naszego Ojca, który jest w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący wieczny Boże, święty Jakub, jako pierwszy z apostołów, przelał krew za Chrystusa. Niech jego mężne wyznanie utwierdza Twój Kościół, a jego opieka niech mu stale towarzyszy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Panie, Janino, bardzo dziękujemy. Niech święty Jakub też będzie dla Pani przewodnikiem. Wszystkiego dobrego dla Pani modlących się z nami. Święty Alfons Maria Eliuoi, wychowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Jakże Ci odpłacę, mój Jezu, za Twoją miłość. Słusznym jest, aby za Jego krew zapłacić własną krwią. O, gdybym i ja mógł zobaczyć się naznaczonym tą krwią i przybitym do krzyża. Krzyżu Święty, przyjmij na siebie również mnie. Rozszerz się, korono cierniowa, abym i ja mógł zmieścić w Tobie moją głowę. O, gwoździe, zostawcie niewinne ręce mojego Pana, a przeżyjcie moje serce. Ty, mój Jezu, umarłeś, przypomina mi święty Paweł, aby zapanować nad żywymi i umarłymi. Nie poprzez karę, lecz przez miłość. Oto bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak i nad żywymi. O mój Jezu, zdobywco serc, siła Twojej miłości złamała nawet najtwardsze serca. Zapaliłeś cały świat swoją miłością. I to dowcipy, o Panie, pełen mądrości, upajaj moje serce Twym winem, spalaj Twym ogniem, rań strzałami Twojej miłości. Twój krzyż jest bowiem jakby strzałą raniącą moje serce. Niech cały świat się dowie,
że ja mam serce zranione. Miłość najsłodsza. Cóż uczyniłeś? Przyszedłeś, aby mnie leczyć, a zadałeś mi ranę. Przyszedłeś, aby nauczyć mnie żyć, a uczyniłeś mnie szaleńcem. O, święte szaleństwo. Oby nigdy bez Ciebie nie umiał żyć. Panie, kiedy spoglądam na krzyż, wszystko mnie pobudza do miłowania. Samo drzewo krzyża, Twa postać, rany Twego ciała, a przede wszystkim Twoja miłość. Ona mnie pociąga do wzajemnej miłości i wzbudza pragnienie, abym już nigdy o Tobie nie zapomniał. Sposoby prowadzące do doskonałego umiłowania Chrystusa. Aby osiągnąć doskonałą miłość Chrystusa, trzeba też przedsięwziąć odpowiednie środki. Oto sposoby, których naucza święty Tomasz z Akwinu. Nieustannie pamiętać o Bożych darach, zarówno ogólnych, to znaczy przeznaczonych dla wszystkich ludzi, jak i osobistych. Po drugie, rozważać nieskończoną dobroć Boga, który jest zawsze gotów świadczyć nam dobro oraz który nas zawsze kocha i oczekuje na naszą miłość. Po trzecie, starannie unikać nawet najmniejszej rzeczy, która sprawiałaby mu przykrość. Po czwarte, wyrzec się wszystkich dóbr tej ziemi, bogactw, zaszczytów, przyjemności. Po piąte, skuteczną drogą prowadzącą do doskonałej miłości Jezusa Chrystusa jest jeszcze medytacja nad Jego świętą męką. Święty Alfons Maria de Liguori, miłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, czytał Jan Józef Kasprzyk.
Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, raz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Intencje naszych zmarłych, wieczny odpoczynek rad zmarłym dać, Panie, a światłość wieku i stanie wieści. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Modliła się modlitwa z Panem Bogiem. Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem. Dyżur mój dobiegł końca w doskonałej obsadzie z ojcem Grzegorzem i z księdzem Robertem. Mam rozumieć, że Pani się wybiera do domu? Tak, i na urlop. Naprawdę? Tak. No to dobrego urlopu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Czyli za jakiś czas, to w sierpniu dopiero się zobaczymy, koło połowy sierpnia. Tak, połowy sierpnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Piotrowi, realizatorowi dźwięku, za współpracę. Z Bogiem. Informacje. Nie
punktem komentarza po wczorajszej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Premier Beata Szydło w specjalnym orędziu podkreślała, że prezydenckie weto spowolniło pracę nad reformą sądownictwa. Wczorajsza poranna decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw zaskoczyła wszystkich. Wieczorem Andrzej Duda wygłosił specjalne orędzie. Przyznał, że wielu ludzi zostało skrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, który powinien budować zaufanie do państwa i jego instytucji. Wskazał, że bez reformy wymiaru sprawiedliwości nie ma możliwości budowania sprawiedliwego państwa, gdzie wszyscy są równi. Zmiany są niezbędne na płaszczyźnie proceduralnej, formalnej, ale także na płaszczyźnie etycznej. Przygotowane przez parlament ustawy reformujące system wymiaru sprawiedliwości w dużej części wychodziły naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Nie mogłem jednak jako prezydent ich zaakceptować i korzystam z prawa weta, bo wymagają one zmian zapewniających ich zgodność z konstytucją, aby utrzymywały niezależność władzy sądowniczej, ale bez poczucia absolutnej nadrzędności i bezkarności oraz stwarzały warunki, by sędziowie czuli się niezależni od różnego rodzaju nacisków. Prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie przedstawi nowe wersje projektów reformujących sądownictwo. Orędzie do narodu wygłosiła także premier Beata Szydło. Nie cofniemy się z drogi naprawy państwa. Nie ulegniemy naciskom, potrzebnom, nie teraz. Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli sprzeniewierzymy się zaufaniu Polaków, drugiej szansy nie będzie. Dzisiejsze weto pana prezydenta spowolniło pracę nad reformą. Co więcej, zostało potraktowane jako zachęta przez tych, którzy walczą o utrzymanie niesprawiedliwego systemu. Systemu wielkich i małych nadużyć oraz opresji dla wielu uczciwych obywateli. Prawo i Sprawiedliwość chce zrealizować trzy podstawowe postulaty. Z sądów muszą odejść wszyscy, którzy odpowiadają za fatalne praktyki i ci, którzy w nich uczestniczyli. Po drugie, sędziowie muszą odpowiadać za łamanie prawa. Trzeci postulat to wprowadzenie kontroli nad sądami przez społeczeństwo. Chcemy państwa prawa, a nie państwa prawników. To postulaty, z których nie zrezygnujemy. Jesteśmy otwarci na dyskusję o szczegółach, ale rozmowy nie mogą sprawić, że reforma utknie w martwym punkcie. Szefowa rządu mocno zaakcentowała, że jej rząd wypełni zobowiązanie dotyczące naprawy Polski. Decyzja pana prezydenta mogła być niezrozumiała dla tych, którzy czekają na dobrą zmianę. Dlatego tym bardziej jesteśmy winni być dzisiaj jednością. Nie możemy ulegać naciskom ulicy i zagranicy. Musimy zrezygnować ze swoich osobistych i politycznych ambicji, a skupić się na tym, czego Polacy od nas oczekują. Mamy stabilną większość. Nie ulegniemy naciskom. Zrealizujemy nasz program. Deklarację premier o tym, że rząd na pewno nie cofnie się z drogi reformy wymiaru sprawiedliwości, potwierdził wczoraj na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam minister Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Szef resortu obrony był wczoraj gościem specjalnego wydania Rozmów Niedokończonych. Bez zmiany wymiaru sprawiedliwości wszystkie reformy, które przeprowadziliśmy, mogą zostać zakwestionowane i obrócone w pył. Warto sobie z tego zdawać sprawę. Zdaniem ministra Antoniego Macierewicza tak zwana opozycja nie szuka żadnych rozwiązań, ale dąży do awantury stosując presję, która jest rodzajem wojny hybrydowej. Bazuje ona na dezinformacji i presji mającej charakter przemocy. Mamy do czynienia z taką sytuacją, w której uznano, że uzyskano pewien przyczółek i chce się iść dalej, zakwestionować wszystko, co Polacy wywalczyli w wyborach 2015 roku. Otóż niech się tak nie cieszą. My zrobimy wszystko, żeby te przemiany zostały zrealizowane. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował, że partia rządząca ma już przygotowany harmonogram działań. Nie chce go jednak na razie zdradzać, aby nie narazić się na próbę jego blokady przez totalną opozycję. Komisja weryfikacyjna bada sprawę reprywatyzacji kolejnej działki w stolicy. Tym razem chodzi o parcelę na dawnej ulicy Siennej 29 przy Pałacu Kultury i Nauki. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz po raz kolejny nie stawiła się na przesłuchanie. Sprawa Siennej 29 wiąże się z działką pod dawnym adresem Chmielna 70. W 2010 roku Rada Miasta przyjęła plan zagospodarowania przestrzennego tych terenów. Miały tam stanąć wieżowce. Dwa lata później miasto przyznało prawo użytkowania wieczystego Siennej 29 Maciejowi M. W maju tego roku wrocławska prokuratura postawiła mu zarzuty. Według niej nieruchomość przyjęto za rażąco niską cenę. Był
były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz zeznał przed komisją, że do momentu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego tej działki myślał, że jest ona własnością miasta. Wszystkie działki, te główkie, które są rozpatrywane, do momentu, kiedy uchwalaliśmy plan i długo jeszcze później, były własnością miasta stołecznego Warszawy. Jak dodał, w prognozie finansowej planu działki te widniały jako dochód miasta. Wynikało z niej również, że nie ma żadnych roszczeń do Siennej 29. Były wiceprezydent Warszawy podkreślał jednocześnie, że podczas swojej kadencji nie zajmował się reprywatyzacją, więc nie jest w stanie udzielić wystarczających wyjaśnień w tej sprawie. Jednak, jak powiedział były radny Warszawy Bartosz Dominiak, w sprawie reprywatyzacji złożył kilka interpelacji do władz miasta. Dostałem na to interpelację 3 odpowiedzi. Z tego 5 maja. I ona, ta odpowiedź, z tego co pamiętam, jest podpisana przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Można więc przypuszczać, że władze miasta stołecznego miały informacje na temat reprywatyzacji we Warszawie. Hanna Gronkiewicz-Waltz jednak nie wyjaśni tej sprawy, ponieważ już po raz czwarty nie stawiła się na posiedzeniu komisji. Dotychczas wszczęto 150 postępowań prokuratorskich w sprawie stołecznej reprywatyzacji. Niemiecka telewizja publiczna CDF nie chce przepraszać za użycie określenia polskie obozy zagłady. Stacja składa apelację do Najwyższego Sądu Krajowego od wyroku wydanego przez Sąd Krajowy w Moguncji. Ten nakazał CDF-owi należyte wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, czyli zamieszczenie na głównej stronie internetowej przeprosin za użycie tego kłamliwego określenia. W grudniu ubiegłego roku Sąd Apelacyjny w Krakowie za użycie określenia polskie obozy zagłady nakazał telewizji CDF przeproszenie Karola Tendery, byłego więźnia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Przeprosiny miało się ukazać na głównej stronie internetowej telewizji i miały być widoczne przez 30 dni, ale stacja wyrok ten wykonała w dość osobliwy sposób. Treść przeprosin umieszczono w niewidocznym miejscu i z tytułem Przeprosiny Karola Tendery, który nic nie mówił przeciętnemu widzowi. Nie wiadomo było, kto, kogo i za co przeprasza. To nie było wykonanie wyroku, uznał pełnomocnik Karola Tendery, mecenas Lech Obara, i zwrócił się do sądu w Moguncji, aby ten wydał klauzulę wykonalności polskiego sądu. Tak też się stało, ale tę decyzję telewizja CDF zaskarżyła do Najwyższego Sądu Krajowego. W uzasadnieniu napisano, że w Polsce od 2015 roku jest rząd konserwatywny, funkcjonujący pod hasłem aktywnej polityki historycznej, ukierunkowanej na ochronę dobrego imienia państwa polskiego i Polaków. Stacja sugeruje, że wyrok krakowskiego sądu był pokłosiem tej polityki. W apelacji, jak podaje portal TVP Info, zwrócono uwagę, że zanim PiS objął rządy, takie wyroki nie zapadały. CDF podnosi też sprawę zmian w polskim sądownictwie i, powołując się na niemiecką prasę, twierdzi, że będzie zlikwidowany Sąd Najwyższy. A więcej wiadomości przekażemy Państwu w głównym wydaniu informacji dnia o godzinie 20. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia. To były takie równoległe właściwie linie poziomy od części do końca, odrobienia miejscowego drogowego. W nocy na północy kraju zachmury deszcz, na północnym wschodzie także burze. Na Podkarpaciu zachmurzenie duże i deszcz, a początkowo także burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura od 13 do 17 stopni. Wiatr na północy słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, północno-wschodni. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę. Jutro na północy Polski zachmurzenie duże i deszcz, na północnym wschodzie możliwe burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, rano rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz i burze. Temperatura maksymalna od 19-21 stopni na zachodzie i północy kraju do 23 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, jedynie na Pomorzu Północnym. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie się wahać.
jakoś nam pomoże. Wiesz, to dobrze, że w tej książce, bo to jest Polska. Pomimo, że ona jest skonfrontowana na dużo krajów, na te kraje, do których uchodźcy przede wszystkim podjeżdżają się, więc Na Polsce występuje tutaj kilka razy. Jest na przykład taką mapę, na której zaznaczono. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów w telewizji TVAM oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. A w dzisiejszym programie rozmawiać będziemy na temat krajowy zasób nieruchomości, a lasy państwowe. Temat ten podejmujemy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, których bardzo serdecznie witam, a którymi są pan Ryszard Gruś, przewodniczący Komisji Zakładowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, NSZZ Solidarność. Serdecznie. Szczęść Boże. Oraz pan Jacek Cichocki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panowie, witam. Przynajmniej pan Jacek, widzę, że w mundurze. Pan Ryszard mówi, że mundur również jest obecny w jego życiu, ale został w domu. Te związki z leśnictwem w państwa w życiu już są związane od wielu lat, żeśmy rozmawiali na początku naszego spotkania, tuż przed programem. Panie Ryszardzie. Moje od 15 roku życia, kiedy poszedłem do technikum, to praktycznie rok tylko byłem poza lasami i wtedy, kiedy odbywałem służbę wojskową, ale również na terenie ziemi lubuskiej, tam gdzie chodziłem do technikum, myślałem, że mi także 7 lat na ziemi lubuskiej spędziłem. I tam zachłysnąłem się leśnictwem i pozostałem wierny do ostatnich swoich dni. Teraz już jako emeryt całym sercem oddany w sprawie lasów. Lasów. Solidarności najśmielszej Rzeczypospolitej przede wszystkim. A jeśli chodzi o pana Jacka, pana związek z lasami. Związek z lasami zaczął się właściwie od technikum leśnego w Tucholi, które ukończyłem. Następnie studia leśne. Jednocześnie pracowałem już zawodowo, także ponad 20 lat tej przygody z lasami i umiłowania tej polskiej przyrody. Także można by tak w skrócie to ująć. Lasy to jedno z największych dóbr, jakie posiadamy w naszej ojczyźnie. Jak można byłoby scharakteryzować stan lasów w naszej ojczyźnie? Myślę, że Polska ma się czym pochwalić na tle Europy i chyba też nawet świata. Polskie lasy, polskie leśnictwo może służyć za wzór. Lasy są prowadzone w sposób racjonalny, mądry. Leśnicy profesjonalnie zarządzają lasami państwowymi. Gospodarka, która jest prowadzona, można by to tak w skrócie ująć, jest prowadzona w sposób zrównoważony, czyli jest to użytkowanie zasobów przyrody w sposób taki przemyślany, czyli pobieranie użytków drzewnych i nie tylko w takich rozmiarach, by nie zaszkodzić trwałości przyrody, mianowicie nie uszczuplać tych zasobów. Jednocześnie gospodarka leśna to też wielofunkcyjna gospodarka, bo to nie tylko produkcja czy dostarczanie na rynek drzewny, surowca drzewnego, co jest bardzo ważne z punktu widzenia gospodarki narodowej i też płatnika, niemałego płatnika podatków, jakimi są lasy w skali kraju, ale również świadczenia takich usług pozaprodukcyjnych, czyli miejsca wypoczynkowe, również kwestia bardzo ważna dla obronności kraju, tak? Bezpieczeństwo ekologiczne, czyli utrzymywanie w pokryciu znacznych obszarów kraju pod lasami, pod drzewostanami. Glebochronna, wodochronna, to można by tutaj przytaczać wręcz w nieskończoność, jak wpływają lasy na człowieka, na pozostałe organizmy. Co jest ważne, człowiek, leśnicy w Polsce umieją dobrze gospodarzyć tymi zasobami i póki co lasy nie są zagrożone. Mało tego, myślę, że to ciągle doskonalenie gospodarki leśnej powoduje to, że nie mamy się czego obawiać i patrzymy z pełną nadzieją w przyszłość. A jaką powierzchnię zajmują lasy w Polsce?
Powierzchnia ponad 7 milionów hektarów to jest niebagatelna powierzchnia. Powierzchnia, którą zarządza 430 nadleśnictw obecnie w kraju, czyli no, w tych jednostek mało jest sporo. Co tu można jeszcze powiedzieć? Leśnictwo jest blisko 30%, tak? Czyli gonimy tą średnią europejską. I tak jak mówiłem też wcześniej, zasoby leśne w naszym kraju nie są zagrożone, mimo że, tak jak też obserwujemy, są też poddawane w użytkowaniu, czy przeznaczanie jest też tych gruntów pod inwestycje liniowe, tak jak drogi, jak jakąś jeszcze inną infrastrukturę, która dla gospodarki kraju jest ważna. Bo lasy prowadzą też zalesianie, odnawianie powierzchni bezleśnych, czyli to tak naprawdę zasoby leśne i powierzchnia leśna w kraju bez przerwy wzrasta. O tym mówią dane statystyczne, do których każdy z nas może sięgnąć. Jeśli można by uzupełnić wszystko to, co powiedział pan przewodniczący, to ja chciałbym nawiązać do historii, bowiem to, że dzisiaj mamy model gospodarki proekologiczne, środowiskowe, takie twórcze, to jest zasługa Leśnej Solidarności, bo na bazie Leśnej Solidarności w 1989 roku powstawała ustawa o lasach, która nadała ten kierunek taki proekologiczny, prośrodowiskowy, albowiem było tak, że w PRL-u funkcje gospodarcze dominowały nad funkcjami środowiskowo-twórczymi i ochronnymi i społecznymi. Dzięki tej ustawie te funkcje jakby zrównano, a nawet nadano większą rangę funkcjom środowiskowo-twórczym i ochronnym po prostu lasów. Mało tego, bo o tym jakby przeciętny obywatel tego kraju nie wie, że po wyzwoleniu lesistość w Polsce była na poziomie 20%, dzisiaj jest na poziomie 30%, zasobność wzrosła o prawie ponad pół miliarda metrów sześciennych drewna na pniu i to jest zasługa pracy kilkudziesięciu pokoleń leśników. Chciało to, że nawet w okresie PRL-u, kiedy była taka gospodarka rabunkowa, leśnicy to robili w miarę tak, żeby większej krzywdy lasom nie wyrządzać. I takie przewartościowanie generalnie nastąpiło w okresie transformacji, kiedy weszła ta nowa ustawa. I uważam, że dzisiaj świat się może wzorować i wielu leśników z zagranicy, jak przyjeżdża i ogląda nasze lasy, no to zazdroszczą nam. Ja w swojej historii zaliczyłem epizod, że byłem drwalem. Było tak, że byłem w 1988 roku na kontrakcie w Niemczech w ramach kielskiego eksportu i pracowałem, wykonywałem cięcia pielęgnacyjne. Więc tam robi się stosunkowo późno, natomiast u nas częściej się wchodzi. Dzięki temu osiągamy takie, a nie inne wyniki. I ta zasobność na pniu z każdym rokiem wzrasta i wzrasta lesistość. Także ta ustawa o tym gazetenie tak trochę zaskakuje w sensie jakby negatywnym, bo jako leśnicy powinniśmy zabiegać, żeby zwiększać lesistość, a tutaj próbuje się wyłączać grunty leśne, typowo leśny las, aby w jakiś sposób pewien program zrealizować. Tak, na potrzeby, tak na potrzeby programu Mieszkanie Plus powstanie tak zwany bank ziemi pod nazwą Krajowy Zasób Nieruchomości. Instytucja ta będzie gromadziła te użytki nieruchomości, które wchodzą w skład własności państwowej i w taki sposób nimi zarządzała, aby zwiększyć podaż gruntów właśnie dla celów budowlanych mieszkań. I minister infrastruktury i budownictwa pan Andrzej Adamczyk zaznacza, że ta ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości w dużej części będzie rozwiązywała problem mieszkań dla Polaków. Jak państwo zapatrujecie się na tę ustawę? Oceniamy tę ustawę jako oczywiście też
takie silne wsparcie dla tego programu Mieszkanie Plus jest to niewątpliwie ważne, aczkolwiek szczegółowe zapisy, które ta ustawa zawiera, stwarzają też pewne niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwa, na które zwracaliśmy już wcześniej uwagę, pomimo że ten projekt przed uchwaleniem też nie był konsultowany z stroną społeczną, a tym bardziej z interesariuszem, można powiedzieć, stroną Lasami Państwowymi. Lasy Państwowe wysuwały stosowne rozwiązania, podpowiadały, co można zrobić, by ten program mógł zaistnieć, a jednocześnie by nie stwarzać niebezpieczeństwa, tak jak dzisiaj to mamy w akcie, w tej ustawie, że można na potrzeby Krajowego Zasobu Nieruchomości obracać gruntami leśnymi. Mam na myśli tutaj sprzedaż, przeznaczenie gruntów pod zastaw, czyli tak naprawdę to, co walczyliśmy i do czego nie chcieliśmy dopuścić, by grunty lasów, by lasy nie były prywatyzowane. Oczywiście ktoś może powiedzieć, jest to zbyt ogólnie powiedziane, czy tutaj nie ma mowy o prywatyzacji, ale tak naprawdę jak się przyjrzymy tym szczegółowym rozwiązaniom i to, co w przyszłości może zaistnieć, to tak naprawdę będziemy mieli z taką stopniową prywatyzację gruntów leśnych do czynienia. Tak może być. Rozumiemy to, że grunty leśne powinny być przeznaczane oczywiście na potrzeby tego programu, bo wiadomo, że jeśli będą powstawały mieszkania, to musi też powstawać infrastruktura, która będzie towarzyszyła temu programowi, tym mieszkaniom tworzonym, infrastruktura liniowa, czyli wodociągi, telekomunikacja, energetyka. Ale czy Krajowy Zasób Nieruchomości powinien przyjmować grunty, jeśli nie będą w taki sposób pod inwestycje liniowe wykorzystane te grunty, swobodnie nimi obracać, nawet sprzedawać? Pytanie też, kto będzie te grunty nabywał, tak? To będą grunty, czy są to grunty obecnie w granicach miast, czyli jeśli spojrzymy tak z rynkowego punktu widzenia, bardzo drogie, intratne, no i też jest niebezpieczeństwo, myślę, wkroczenia kapitału, kto wie, czy nawet nie zachodniego, i w pewnej perspektywie przejęcia tych gruntów, tak bardzo ważnych z punktu widzenia też miasta i mieszkańców, gdzie obecnie mamy lasy, właśnie wejście tego kapitału, który tak naprawdę będzie dominował. I no i co dalej, tak? Jak powstaną działki, to powstaną też tereny ogrodzone, czyli dostęp do tych terenów zielonych będzie utrudniony. Wyobraźcie sobie Państwo, nie móc wyjść sobie na przedmieścia miasta, pojeździć swobodnie rowerem po lesie, spacerować, podychać świeżym powietrzem, wyjść ze swoim pupilem na smyczy i w sposób taki bez troski wypoczywać. To w perspektywie dalszego czasu, w przyszłości, może być zagrożone, tak naprawdę. Wykorzystywanie lasów na ten cel to powinno być ostatecznością, albowiem na dzień dzisiejszy można zauważyć, że jest wiele gruntów, jakichś nieruchomości poprzemysłowych, które są niewykorzystane, stoją ruiny, niezagospodarowane. Masę gruntów rolnych, przynajmniej w moich okolicach, ja mieszkam w Wołowie pod Wrocławiem, w okolicach Wołowa, no jest grubo ponad 100 hektarów gruntów, które leżą odłogiem od lat. Postępuje proces stępowienia. A więc po co wyłączać w jakiś sposób do krajowego zasobów nieruchomości grunty leśne? To powinna być ostateczność, tylko w tych przypadkach, gdzie nie ma możliwości jakby alternatywnego przeprowadzenia tych inwestycji liniowych związanych z infrastrukturą. Bo nie daj Bóg, przyjdzie jakiś człowiek nieodpowiedzialny, a wiemy, że co 4 lata wahadło się na naszej scenie odchyla i poprzednicy kilkakrotnie chcieli przystąpić do w jakiś sposób tego, żeby prywatyzować lasy. Były też takie pomysły w latach 90., żeby uwłaszczyć społeczeństwo polskie lasami. Jest to poważne zagrożenie, bo jakby popatrzeć na sąsiadów w Czechach, co zrobiono właśnie poprzez
takie nieprzemyślane kroki, że dzisiaj mają określone problemy. Idzie o to, żeby Polak był mądry, przeszkodował, a nie poszkodził. Jaką wielkość gruntów chce przejąć od Lasów Państwowych Krajowy Zasób Nieruchomości? Według naszych szacunków jest to około 600 tysięcy hektarów gruntów leśnych i nieleśnych. Jest to może w takim ogólnej liczbie, czy ogólnym stosunku do powierzchni, jaką Lasy Państwowe zarządzają, może udział niewielki, aczkolwiek z uwagi na usytuowanie tych gruntów, bardzo ważny, nie tylko z punktu widzenia Lasów Państwowych, gdzie też musimy sobie też powiedzieć, że te lasy stanowią taki pewien bufor na przedmieściach aglomeracji. Są to tereny bardzo ważne z punktu widzenia obecnych aglomeracji miejskich. Tak jak już mówiłem wcześniej, z przyrodniczego punktu widzenia krajobrazowego i takiego, gdzie te lasy też po prostu służą człowiekowi. Człowiekowi w sposób wielofunkcyjny, tak? Mówiłem wcześniej o użytkach, o drewnie, ale tak naprawdę wokół miast te lasy mają szczególną rolę i powinny być szczególnie też w sposób szczególny traktowane. Tak jak tutaj kolega powiedział wcześniej, jeśli nie ma alternatywy i trzeba faktycznie taką infrastrukturę poprowadzić i rozbudować jak najbardziej, ale to powinna być ostateczność po wyczerpaniu wszelkich innych możliwości po drodze. Autorzy tej ustawy zakładają, gdzieś przynajmniej w sposób ustny, dają takie zapewnienie, że na tych gruntach, które zostaną przyjęte od Lasów Państwowych, właśnie powstaną tego typu obiekty, obiekty liniowe, prawda, czyli drogi, wodociągi. I pytanie, czy jest to zapisane w ustawie? W ustawie tego, co koledzy mówią, to nie ma zapisane i to właśnie najbardziej leśników jakby niepokoi, bo zgodnie z ustawą o lasach gospodarzem jest pan nadleśniczy i pan nadleśniczy decyduje o tym, co nie nadaje się, co jest zbędne w produkcji leśnej, które są nieruchomości. Generalnie na przestrzeni ostatnich lat, w 1989 roku w okresie transformacji, lasy się tego zbędnego majątku generalnie pozbyły i niewiele jest takich nieruchomości zbędnych. Także widać, że szereg takich nieruchomości zbędnych, jak mówimy o tych obiektach poprzemysłowych, jest przynajmniej na Dolnym Śląsku. Zauważymy, że jest bardzo wiele i być może, żeby trzeba było wykorzystać najpierw tamte zasoby, a dopiero, kiedy już nie będzie innych możliwości, to wróci się do lasów, ale może bardziej po drewno, jak po grunt. A już wyłączanie gruntów leśnych tam, gdzie rośnie las, to już jest jakieś totalne nieporozumienie. Trzeba też sobie wyraźnie powiedzieć, że dlaczego leśnicy w taki sposób tutaj reagują na te niebezpieczne zapisy. To jest nic innego, jak tylko troska leśników o nasze wspólne dobro. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że Lasy Państwowe zarządzają gruntami Skarbu Państwa. To są nasze wspólne dobra, wspólne obiekty, wspólne tereny, które należą właściwie do nas wszystkich. Każdy obywatel ma prawo w sposób jakby nie krępowany, w sposób nie zakłócony wejść do lasu. Oczywiście jeśli są to obszary chronione, które bądź wyłączone w sposób szczególny wyłączone z pobytu dla ludzi, mamy tereny generalnie otwarte dla człowieka, na społeczeństwo i stąd ta troska Lasów Państwowych, by też taki jakby nieprzemyślany sposób tych zasobów nie uszczuplać i tych możliwości nie zamykać, tak, na przyszłość. Jeśli, tak jak już mówiłem wcześniej, doprowadzi się do przyjęcia tych gruntów i obrotu w sposób niekontrolowany, czy w ogóle obrotu, to te tereny, tak jak już sygnalizowałem, tereny leśne wokół miast, przy miastach, przy aglomeracjach miejskich, mogą być grodzone, zamykane i wtedy ten dostęp już nie będzie w sposób taki otwarty i swobodny dla człowieka. Zgodnie z ustawą te tereny, które zostały przyjęte od Lasów Państwowych, nie byłyby wykorzystywane pod budowę mieszkań. A jest pytanie, czy ustawa
prawda mówi coś o sprzedaży tych, tych terenów. Tak, zapisy są tutaj czytelne i jasne, że właśnie Krajowy Zasób Nieruchomości na potrzeby, na dopływ środków, czy zdobycie środków do funkcjonowania tego Krajowego Zasobu. Są podane kryteria, są podane jakby warunki i możliwości, jakimi ten Krajowy Zasób tymi nieruchomościami, tymi gruntami może dysponować. I tam się mówi właśnie o obrocie swobodnym, o kierunku.